Cześć, wygleci ekipa WK z tej strony i dzisiaj obstawiamy Galę High League 2. Tradycyjnie no, musimy obstawiać, jak owca bierze udział. Nie wszystkie gale chyba obstawialiśmy, ale fame każdy. Polecimy od razu, nie? Ta walka wskoczyła na ostatniej konferencji High League. Owca dopiero pasz. Się dowiedzieliśmy. Nie, no Konrad Karwat kontra Super Mario Mariusz Sobczak. No i mamy tutaj 10 cm przewagi wzrostu. 178 ma Karwat, jest wyższy o 10 cm. No jest też cięższy. Tutaj jest waga 110. Nie wiem, czy on jeszcze planuje zjechać, ale widziałem się z nim na konferencji i naprawdę wygląda już tak atletycznie, nie jak strongman. Widzę taką dużą przemianę. W ogóle na początku nie poznałem go po twarzy, tak wszystko mu tu zeszło. No ale dużo schud, wiadomo. A Mario, jaka waga? 92, dużo niższa. I no, wiesz co? Generalnie Konrad Karwat ma 25 lat, nie? Nigdy byś nie powiedział, że jest od ciebie młodszy o 6 lat, tak? Ale teraz rzuciłem to bliżej do tej 25 niż no tak. Jest na masie, ale to chyba u każdego, tak? Super Mario ma 168 wzrostu. I jak ja bym miał obstawić no to kasę, no to na Karwata, z tego względu, że strongman to nie jest tylko przerzucanie ciężaru, ale tam się przerzuca długo te ciężary, więc tamta wydolność jest. I porównując tą specyfikę treningu ze specyfiką Super Mario, gdzie on mi się bardziej tak kojarzy z takim treningiem stricte kulturystycznym, gdzie to jest tam taka pompka, no to w stosunku do tych treningów Karwata, no to jest lekki trening, więc to jest pierwsza sprawa, czemu obstawiam na Karwata. Druga to są właśnie też te warunki fizyczne, nie? To ja podobnie na Karwata stawiam. Myślę, że ma większą wytrzymałość, chociaż ja widziałem, jak Mario trenuje. Tyle wiem, że łapy pompuje na pewno, karabiny swoje, więc dużo po tym łapy obstawić, że szybko się spompuje, krótszy ma zasięg, więc tutaj gdzieś na Karwata na pewno stawiam, że przewaga siłowa jest u Karwata, wytrzymałościowa ze strongmana, bo wiadomo, jakieś tam kule, nie kule, spacer farmera, że to jednak musi być ta wytrzymałość, no więc gdzieś tutaj na Karwata bardziej bym kto postawił. Kto ma mniej mięśni, masy mięśniowej? No, myślę, że Mario ma mniej, Mario. Większy poziom zatłuszczenia. Kto jest niższy? Mario. To ja bym postawił na Mario, bo ma mniej mięśni, jest niższy. Ale też właśnie, wiesz, to jest dobry krępy, tu może go złapać, nie wiadomo co w szarpaninie może wyjść właśnie. Strongman właśnie może po kilku minutach mieć problem. Z tego jak pamiętam, jak Pudzian walczył kiedyś, to pamiętam, że Pudzian miał bardzo ciężko pierwszą, że tam wszyscy trzymali kciuki, żeby jedną rundę Pudzian zrobił. No ale Pudzian zobaczył, że więcej niż jedną. No właśnie, no 140 chyba. On chyba tak, w pierwszej walce. To jest no, różnica duża. No ale to tylko dlatego, że tam chciałbym zobaczyć, jak właśnie niższa osoba o tyle wygrywa, bo to by było efektowne, nie? Zresztą trochę się utożsamią po prostu. Czaje. Lecimy dalej. Jakub Nowaczkiewicz kontra Dredziasty Hubert Węska. Warunki fizyczne podobne, jedynie tam 187 cm Nowaczkiewicz, Dredziasty ma 173. Waga jest ta sama. Kuba już miał walkę na poprzedniej gali, na jedynce. No i tutaj ja bym szybko, widziałem jak on się porusza, widać, że to nie jest dla niego jakaś super nowa rzecz. Fajnie się porusza ten Nowaczkiewicz, wie tak, o co chodzi. No i bym obstawił na Nowaczkiewicza, nie? Ja po prostu dlatego. Nie widzę tu możliwości, żeby Dredziasty wygrał niestety. Bo fajnie by było jakby bardziej zbliżone porówno. Chociaż z saltem może trochę, bo próbowałem jakiś czas temu robić. Salto było fajne. O kur... No ale jest dysproporcja jakby według mnie umiejętności bardzo duża. Wolałbym bardziej bliskie zestawienie. Mnie zaskoczył Nowaczkiewicz jak w pierwszej walce właśnie to zaprezentował, ale ogólnie go w ogóle nie znałem, więc... Ja też, a widać, że też sporo musiał ćwiczyć. Już takie ruchy ma. Coś tam liznął właśnie, więc gdzieś jest tu na niego bym bardziej stawiał, bo wiem co już umie, ale tu po ostatnim salcie. Dredziasty może zaskoczyć, nie? Troszkę zyskał. Ale zaskoczył, co? Nie. Zaskoczył. Zaskoczył. No w salto wiesz, nie zrobisz tak po prostu, co nie? Coś tam musisz umieć. On może być trudnym przeciwnikiem przez to, że może zrobić nieschematyczne rzeczy.
na które no, nikt nie byłby przygotowany, no. Nie? Może też być bardzo odważny w walce, jak już tak analizujemy to salto, też trzeba mieć psychę, żeby to salto zrobić. No kurwa. Tak, nie tak. Wiemy, jaką ma psychę w trakcie takiego starcia, więc, nie? No. Mi się wydaje, że na przykład Dredziasty dobrze się pokaże, nie? No. Tylko, że no i tak no, nie widzę, żeby wygrał, ale no, zobaczymy. To lecimy dalej. Chyba najbardziej taka awanturnicza walka, czyli na tej gali, czyli Alan Kwieciński z Denisem Załęckim. Wzrost 2 cm wyższy Denis 183, Alan 181. Waga Alan, uwaga, 82, a Denis 110. I ja widziałem Denisa, ten taki knockout w tej federacji, gdzie jest bardzo mały ten ring. Chyba najpopularniejszy taki jego filmik na tym YouTubie. Zawsze z tymi sierpowymi, z nisko osadzoną głową. No i od razu knockout! Jakbym miał na szybkości obstawiać, to kurczę, z racji tego, że no oni we dwójkę mają duże to doświadczenie w sportach sztuk walk. No ale kurczę, Denis mi się bardziej kojarzy z takim, że jednak to może robić dłużej w takich mniej oficjalnych warunkach, właśnie jakaś ulica, coś. I ponadto, że jeszcze trenuje i ponadto, że jest cięższy, no to obstawiłbym na niego, kurwa, no po prostu. Ja bym obstawił na Alana właśnie, że Denis ma na ulicy większe szanse, a Alan więcej walczył no, w klatce. I to jest bardziej w warunkach Alana. Walka. Bo to jest MMA normalnie. Tak. Ja obstawiam na Alana, bo walka będzie w dużych rękawicach. A, to nie to jest MMA, bardzo ważne tutaj, jeżeli przetrwa pierwszą minutę, przetrwa, no. To trochę zmienia postać rzeczy, troszeczkę. No bardzo zmienia, bo wiesz, jak przetrwa pierwszą minutę, to Denis się zaraz pompuje. Zakładamy, że nie ma dużej wytrzymałości. Jak tam, wiesz, nalegał na te mniejsze rękawice. No dla mnie to jest bardziej pół na pół, ale wiem, że Alan jest sporym underdogiem w tej walce. No ale właśnie te podwójna garda i na dystans walka może potrwać dłużej. To nie sądzę, żeby Denis miał aż taką przewagę, jak kursy mówią. Raczej właśnie Alan. Jakby tu były małe rękawice, no to już bym chyba na Denisa stawiał. Lecimy dalej. Chooks kontra Edzio. Warunki 1,82 Chooks, Edzio 168. Waga praktycznie ta sama. Chooks młodszy 19, Edzio 26. Kurczę, mało znam tak tych panów, żeby coś konkretnie się wypowiedzieć, nie? Ale jakbym musiał obstawić, no to raczej kurczę Edzio, bo wydaje mi się, że jest bardziej taki sportowy, powiedzmy. I tyle. Dla mnie też Edzio. Chooks raczej nie miał nic do czynienia ze sportem. Edzio tak wygląda, wiesz, spoko, nie? Jak sprawna osoba taka ćwicząca. Znaczy, Chooks też wygląda jak sprawna osoba, normalna, ale że Edzio ćwiczył po prostu. No. I tutaj ta przewaga wzrostu, ona nie będzie miała raczej znaczenia. A jest w ogóle jakaś tam przewaga wzrostu? No jest, 1,82 ma Chooks, a 168 ma Edzio. Ale była taka sytuacja. To no myślę, że Edzio. Oni mieli coś takiego na rundkach, nie? Było coś takiego. Chooks złapał Edzia i się tam wywrócili, nie? No i tam widziałem, że sekundę później już Chooks był na dole. Czyli jakieś tam odruchy Edzio może mieć, że no widać, że nie podda się, nie? Zwłaszcza jak no, tam widać było, że nie uznaje swojego przeciwnika za jakiegoś groźnego rywala, więc... Ja też na Edzio raczej postawił. Bym widział, że w parterze Edzio wygra przed czasem. Chociaż tu mi pachnie takim remisem, co nie? Że jeden i drugi tak w ogóle mi nie pasuje do tego, żeby któryś z nich wygrał. No ale to widziałem po prostu, że tam Chooks złapał, obalił się na ziemię, no i tam zaraz znalazł się na dole. To mi się wydaje, że tak w tej walce też może być tak, że przy tym zwarciu, no ten Edzio będzie miał na tyle dużą przewagę, że skończy walkę. Kolejna waleczka, Diz kontra Zony. Fajna walka. Warunki fizyczne bardzo podobne. Cięższy jest trochę Zony, 82, Diz 78, 180 cm, Diz 181 ma Zony. Wiek 30 Diz, 27 Zony. Kurczę, no bardzo podobne są te warunki. Wiem, że Diz już trenuje dłużej. Wiem, że Zony też tam coś lizną. Też Zony był... Kurczę, mistrzem Polski w pływaniu? No to musisz mieć jednak, żeby pływać na poziomie tym. Więc jakąś bazę miał, żeby zbudować jakąś tą wytrzymałość. Mi się wydaje, że to, że Diz dłużej ćwiczy, to niewiele mu to da.
że tu masz sportowca, tak, kilkunastoletni staż i taka osoba wchodząc w nowy sport dużo szybciej może się uczyć. Przewaga siły będzie po jego stronie, bo widzę, że na siłownię też chodził. Pokaż, to co, nie obstawiasz już, nie obstawiasz już, nie jesteś za osobą, która ma mniej mięśni? Znaczy tu musisz być konsekwentny. Ale nie ma, widzisz, znacznego różnicy. 1,80 m, ja się nie utożsamiam z nimi, nie? No. A no tak, że są za wysocy. 4 kilo okay. Przewagi zonego, no to według mnie to są mięśnie. Mhm. Siła będzie po jego stronie. No, życzę powodzenia Disowi, ale no, bardziej uważam, jest docięty uważam, Dis. Że zony. Tu myślę, tak? Że masa mięśniowa podobnie. Dis jest, no Dis jest w formie, powiedz. No. Że naprawdę jak go widziałem, pogadałem z nim za kulisami, ale widać po czaszce, że jest w formie. No. Dociął. Że w ogóle inny typ niż, wiesz, tam jak go pamiętam, nie? Sprzed 2 lat, jak się tam gdzieś pojawił mi na YouTubie, czy tam przed rokiem. Ale no, chyba bym ustalił właśnie to samo, co ty tak? Powiedziałeś, no na zonego. No, ja myślałem, że odwrotnie. Że jednak, nie, no właśnie, że jednak ta styczność od młodego ze sportem jeszcze na takim poziomie da mu tu przewagę. No ja myślę, że to się skończy w Szerpaninie, w parterze gdzieś i tam właśnie zony. Będzie miał tą przewagę jednak siłową. Dist, nie wiem, jak właśnie nie widziałem żadnych materiałów, nie, no ale jeżeli dłużej ćwiczy, jest opcja, że doświadczeniem nie przeważy, ale no to by musiał bardzo rozważnie zawalczyć. Kolejna waleczka, Mini Mike kontra Big Jack. Kurczę, no widziałem sparring Mini Mike'a. Naprawdę mocno się sparowali z Carlito. Naprawdę tam fajnie lecieli. Chce to robić Mini Mike, to widać. Co do Big Jacka, widzieliśmy już jego walki. To jest jeden i drugi jest zawzięty. No, jest zawzięty Big Jack. No, też ma coś takiego, tą rywalizację. U nas też był na siłowni, też tam cisnął. No, jest taki, że nie odpuści. Fajne. Ale jeden i drugi właśnie taki. Ale Mini Mike będzie... już walczył i też nie odpuszczał przez całą walkę, nie? No. Myślę, że mają podobny charakter mogą mieć. Kurczę, ja obstawię Mini Mike'a, bo wydaje mi się, że ta fizyczność u niego... i szybkość, i fizyczność jest lepsza niż u Big Jacka. I już wiesz, no wy dwoje gdzieś tam bili się już w tym oktagonie, ale myślę, że to przeważy. No mi się wydaje, że z racji tutaj bardziej wieku może Mini Mike mieć większe szanse. Że już jest ta taka wyrobiona... Ma twardszy jest taki, nie? No. 6 lat starszy. Myślę, że jest silniejszy, nie? Na pewno jest silniejszy. No to Mini Mike stawiamy. No i kolejna waleczka, Lexi Chaplin kontra Fagata. No to ja szybko obstawię na Lexi, bo no, dziewczyny zajebiście były zaangażowane w tą walkę poprzednią. Naprawdę mnie zaskoczyła Lexi, bo spodziewałem się, bo jak Lexi to mi się od razu kojarzył McDonald's i ona mi się kojarzyła z taką dziewczyną, która zawsze dzwoni nie z WF-u. Być może tak było, nie wiem. Ale z tym mi się kojarzyła. McDonald's dzwoni z WF-u, hip-hopy, Marcin Dubiel, nie? A tutaj kurwa weszła i jechała. Jechała, że aż byłem w ciężkim szoku, jak ona jechała. No i te dane tak jakby przesądzają o tym, że u mnie, żeby postawić na Lexi, a żeby nie postawić na Fagatę. No bo Fagata debiutuje, raczej ze sportem nie miała też, ma mało wspólnego z tego, co ja się orientuję. Więc tutaj... Wiesz, już była raz w klatce Lexi, no duża przewaga. No ja to przez doświadczenie na Lexi, bo bardzo dobrze się pokazał w ostatniej walce i dlatego na Lexi. Fagata nie wiemy, no ale to właśnie no, przez to, że nie wiemy, to nie można chyba na nią postawić. Ale może też się dobrze bardzo pokazać. Też nie może nas zaskoczyła. Lexi nas zaskoczyła w poprzedniej walce, teraz może Fagata zaskoczy. Ja myślę, że nie zaskoczy nas Fagata. Na Lexi zdecydowanie też stawiam. Ale może nie wiemy. Może nie wiemy, może trenowała zapasy, jak miała 7 lat. Same statystyki są po stronie Lexi też, nie? No dobra, no i co? No i main event. Kto walczy? Pasza Biceps, Jarosław Jarząbkowski kontra Owca Michał Owczarzak. Ten z WK, to kulturysta, wiesz, to koks, to on się szybko spompuje, Pasza. Przeczytam wam warunki, żebyście mieli dane. Pasza ma 33 lata, wiek ja mam 29. Znaczy Michał Owczarzak ma 29. Pasza ma 1,82 m, a Owca ma 1,85 m. Pasza ma 88 kg,
a Owca ma 93. No i to, to jest debiut obydwu panów. Fajnie, że Owca jest cięższy. To zawsze w sportach walki pomaga. No tu mamy praktycznie różnicę jednej kategorii wagowej, więc na pewno to jest na niekorzyść Paszy. A reszta? No to co? Owca to debil, nie? Więc i tak myślę, że Pasza... Mimo przewagi warunków fizycznych po stronie Owcy, uważam, że ma za mózg jako orzeszek i uważasz, i że Owca nie rozbroi bomby. Ale jak za dużo myślisz podczas walki, to nie jest na plus. Nie no, żartuję, przecież nie mówiłem poważnie. Nie? Właśnie trener mówi, że myślenie nie jest skazane. Trzeba widzieć, nie myśleć. No tak, no to... No, nie to, planować. Ale nie to, że ci coś sugeruje. Nie, ja mówiłem teraz odwrotnie, nie? Bo tak naprawdę wiem, że ten mózg się nie przydaje. Nawet lepiej, żeby go nie było, bo wtedy ciosy nie mogą zamroczyć. No więc git, nie, no tak serio myślę, że masz duże szanse wygrać, mimo mniejszego doświadczenia ze sportami walki. Przez lepsze warunki fizyczne, no i że szybko łapiesz po prostu różne sporty. To tak oficjalne. Czyli stawiasz na mnie stawiasz? No jednak tak, na ciebie. Na początku tam się droczyłem. Właśnie. Żebyś nie brał tego warunki fizyczne, myślę. Wiadomo, Pasza dużo tam na rowerze jeździł, też jest wytrzymały, tak? Ale u Owcy jest inna taka ta wytrzymałość, taka bardziej powiedzmy ta beztlenowa. Bym szybko też to podłapał. Mm. No tak, teraz że na różnych sparingach, na różnych się tak płaszczyznach. No, masz wytrzymałość na różnych płaszczyznach, nie tylko, że tylko w bieganiu na przykład, nie? Że jak robisz coś innego, to też ta wytrzymałość szybko idzie. Czyli Robur też na Owce stawiasz. No jeszcze ja, nie? No ja też postawię na Owce. Nie wiem, coś mi mówi, że to może być on. Po prostu. Że może się udać, nie? Ale to naprawdę by było coś, nie? Bo jednak wszyscy w głowie mają, że no Pasza już te MMA wrzuca jakiś czas, nie? No więc bardzo fajnie było. Ja chciałbym JTCNW, żeby się spełniło, nie? Trzeba jechać i tyle, no. Trzeba jechać. Na pewno jestem bardziej pewny niż dwa miesiące temu, tak? Kiedy zaczynałem. No to z każdym tygodniem będziesz bardziej pewny, z każdym sparingiem, nie? Ile stawiasz kasy? 20 złotych! Między 2 a 5. Fajnie, przyjaciel, nie? Jedziesz chyba. Jakiś dwie dychy na Owce. I taki spocony jeszcze, zestresowany, nie? O moje pieniądze. No tam ale jest to jest też fajna pozycja, powiem ci, że jak jesteś taki, na przykład jakby na ciebie kursy były 3 na Paszę 1,5, jest to jakaś presja, nie? Ja się cieszę, że jestem underdogiem, bo jest to takie, wiecie, JTCNW wiadomo, że może się spełnić wtedy. Ale wiecie, że jest, wiadomo, że jest Hajlik, Waleczka, wiadomo, że jest ta kasa do zgarnięcia, ale wiecie, o co chodzi, ta ciekawość, nie, że ten przeciwnik, że to jest wyzwanie że wiesz, i ciekawość tego wyzwania, więc ja się cieszę serio, że wolę mieć takiego przeciwnika. Jak wychodzisz i czujesz, że raczej jesteś lepszy, to nie ma to było wyzwanie, kurwa. Nie ma tego, nie? Takiego, kurde, iskry takiej, że musisz pokazać. No nic, zobaczymy, jak to będzie 5 lutego, a nasz link do pay-per-view, tutaj wam wyskakują jakieś animacje niesamowite i też jest w opisie filmu na dole. I tyle, i widzimy się po gali. Pogadamy sobie po gali. Tak jest. Zobaczymy, czy dobrze obstawiliśmy. Będziemy w szpitalu przy łóżku Owcy live'a robić.